Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, a ze mną Piotr Świerczewski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Tak jak obiecałem, trzy pytania udało mi się przekonać sprytnym sposobem na redaktora z Dębicy i się zgodził, tak więc dziękuję bardzo. Nie, powiecie tak sobie. Zrobiłbym unik. Muchę, bo tak Darka złapałem, lwa złapałem. Słuchaj, Darka złapałeś, ale Darka złapałeś nogą, więc rozbudowane pytanie. Czy ty spodziewałeś się, że te twoje low kicki wyrządzą takie szkody, że jednak Darek nie będzie mógł kontynuować pojedynku i tak go zdominujesz? Wiesz co, szczerze nie spodziewałem się. Ja wiedziałem, że mam mocne uderzenie, że to jest ciekawe jakby zaskoczenie, ale moim takim game planem było jednak proste uderzenia i dopiero gdzieś tam za którymś razem kopnięcie. Ale jak zobaczyłem grymas twarzy po pierwszym kopnięciu, jak kopnąłem Darka, no to sobie pomyślałem, że no może ja będę więcej razy kopał, a mniej boksował. To może nie było spektakularnie, nie było piękne dla widowiska, bo ludzie by chcieli oglądać boks, może lejącą się krew, a tutaj wiesz, po kilku low kickach koniec walki. Szybko, łatwo i przyjemnie. Słuchaj, ty dobrze zaadaptowałeś te kopnięcia piłkarskie na kopnięcia MMA, bo jednak faktycznie one są dobrze technicznie wykonywane. Natomiast był też gorszy moment, bo pod koniec pierwszej rundy zostałeś trafiony, natomiast no cały czas przytomny. Nie, on mnie podrapał tutaj. Trafiony gdzieś tutaj byłem, ale nic nie mam, natomiast tutaj mnie podrapał i no nie było taki cios, żeby mnie położył, wiesz. No gdzieś tam się obsunąłem, ale nie straciłem jakiejś tam, powiedzmy, świadomości, więc wyszedłem z tej opresji. Tyle. I tyle. Trzecie pytanie, tak jak obiecałem. Słuchaj, jesteś zadowolony w tym miejscu, gdzie jesteś, w tym fejmie, bo musisz przyznać, że ta publika jest fenomenalna, że ta publika robi wrażenie. Świetnie cię też przyjęli. Natomiast jak podsumujesz cały ten Fight Week, konferencję, otoczkę medialną, no i jakie plany, bo pewnie jest dłuższy kontrakt federacji i z kim byś chciał zawalczyć? Znaczy o planach to nie będę mówił, bo nie wiem jeszcze jakie będą. Z kim chcę zawalczyć, ja nie mam jakiegoś przeciwnika, to pewnie dostanę jakąś propozycję. Federacja, tak jak mówiłem wcześniej, telewizja internetowa to jest telewizja XXI wieku. Ja jestem starszym niż kolegą i ja jeszcze przy pilocie jestem, a tutaj dzisiaj YouTube możesz zobaczyć na żywo, możesz zobaczyć tydzień później, miesiąc później i 5 lat później. Federacja Fame MMA jakby wyprzedza ten świat do przodu, to jest XXI wiek, to co będzie w chmurze. Cała młodzież dzisiaj, każdy ma w telefonie aparat, media społecznościowe, obserwują się ludzie nawzajem. To jest coś, czego ja jeszcze nie rozumiem, ale młodzież już na pewno to rozumie. To jest coś niesamowitego. Młodzież nie zna innego świata. Nie zna innego świata. To jest naprawdę coś niesamowitego. Cała otoczka, organizacja, przecież widzisz, to jest na najwyższym poziomie. Te konferencje, przygotowanie całego i katering, i szatni, oktagonu, to jest wszystko naprawdę przygotowane na najwyższym poziomie. Ja nie mam doświadczenia, bo ja byłem w zasadzie jedną walkę walczyłem, ale muszę powiedzieć, jako były piłkarz, gdzieś tam biegałem po boiskach, że naprawdę to wszystko, co tu się tutaj dzieje, jako mówię o sportowych sprawach, to jest najwyższy poziom. Także gratuluję, no i zobaczymy, czy zawalczę. No. Ja tego nie wiem dzisiaj. Słuchaj, ale nie mówię nie. Cieszymy się, że tu jesteś. Dziękuję ci bardzo i szanuję, że zgodziłeś się na te trzy pytania. Było trzy pytania. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.